Cześć, witajcie na moim kanale Love Paper Crafts. Dzisiaj druga część unboxingu nowości od P13. W pierwszej prezentacji pokazywałam Believe in Fairies. Gdzieś tutaj podlinkuję Wam tamten filmik, a dzisiaj obejrzymy sobie Travel Journal. Podstawą zawsze kolekcji są dwa bloczki. Mamy jeden większy bloczek w kwadracie 30 cm na 30 cm oraz mini bloczek 15 cm na 15 cm. W tym dużym bloczku znajdziecie 12 dwustronnych arkuszy po dwie sztuki z 6 wzorów oraz na okładkach są elementy do wycinania, ale możecie również w swoich ulubionych sklepach scrapbookingowych dostać ten arkusz z elementami do wycinania i on się nazywa 07, ponieważ w takim całym bloczku mamy 6 wzorów. Pierwszy wzór, arkusz 01, to jest taka bogata kompozycja. Tutaj mamy kwiaty, różne takie bileciki, samolot, walizki, skuter. No to wszystko mi się kojarzy ekstremalnie z Rzymem. Tutaj mamy w tle bardzo fajną mapę. 02 to są bukiety na tle map. No, moim zdaniem bardzo uniwersalny arkusz. 03 to jest kwiecista łąka. Te wszystkie kwiaty z bukiecików w wersji większej. 04 to jest taka piękna kamieniczka. Mamy tutaj auto. Ten zgaszony turkus jest piękny. Tutaj mamy odcienie pomarańczy. Trochę taki vintage. 05 to jest arkusz z tagami. To jest jeden z moich ulubionych arkuszy, ponieważ można go wykorzystać bardzo kreatywnie do wielu projektów i ułatwić sobie pracę. I 06 to są kompozycje na tle mapy. Ja najczęściej lubię te duże elementy, te kompozycje sobie wycinać. No i wracamy i to jest 6 kolejnych identycznych wzorów. Ale obejrzmy sobie tył. Zazwyczaj tył po tych takich arkuszach z kompozycjami to są takie basicowe. Tutaj mamy 06 pełną w znaczkach. Na znaczkach prezentowane są różne zabytki, budynki, które każdy prawie że zna, ponieważ naoglądał się na filmach i tak dalej, więc świetny arkusz. W tym jestem absolutnie zakochana. Do tego stopnia, że chyba sobie po prostu stworzę LO i gdzieś tutaj na moim biurku w pracowni powieszę. To jest taka cegła vintage w takim właśnie zgaszonym, lazurowym kolorze. Bardzo fajny. Tutaj mamy taką mozaikę, takie kafeleczki. Absolutnie kojarzą mi się z Włochami i to jakby nie patrzeć taki skomplikowany, bardzo bogaty wzór, ale jako basic bardzo, bardzo fajnie będzie wyglądać. Tutaj mamy mapę. To jest taki kolor musztardy, bym powiedziała. No i słuchajcie, to są skany prawdziwych map. Tutaj mamy ścianę, również taką oldschoolową, vintage'ową, więc bardzo fajny basic. No i mapę właśnie w tym samym odcieniu. Więc można wykorzystać te dwa arkusze jako bardzo fajnie współgrające tła do projektów. No i wracamy i na tylnej okładce również mamy elementy do wycinania. I tak prezentuje się nam duży bloczek, a mały bloczek to są 24 arkusze, czyli mamy ich trochę więcej, no ale są mniejsze, wiadomo. Ale na stronach okładkowych mamy kompletnie inne elementy niż elementy, które są na okładkach lub na arkuszu 07 w tym dużym bloczku, w dużym wymiarze. Również mamy duże grafiki, ale one są kompletnie inne, ponieważ mamy postacie, więc można bardzo fajne projekty zrobić dla przyjaciółki, koleżanki, dla po prostu dziewczyny. Tutaj wzory mamy identyczne, z tym, że właśnie one są mniejsze, no i mamy po 4 arkusze danego wzoru. Mini bloczek moim zdaniem jest o tyle fajny, że można naprawdę bardzo dużo takich fajnych, małych rzeczy stworzyć. Te kompozycje absolutnie bym wycięła. Małe kompozycje możemy zrobić i kartki, i exploding boxy, nawet albumy, ATC. To tylko, wiecie, sky is the limit, nie?
Więc tak się prezentuje podstawa kolekcji, czyli bloczki, taki must have. Dodatki papierowe przychodzą w takich bardzo fajnych kopertach. Ja już je wcześniej ku górze nacięłam, żeby było mi łatwiej Wam zaprezentować. Więc pierwszy to jest 15 takich elementów w takiej kopercie. One się nazywają Paper Die Cut Garland. I w środku znajdziecie 15 właśnie takich fajnych tagów, które już są z różnymi kompozycjami, tak jak widzicie na filmiku. No i możecie jeszcze wykorzystać tył, ponieważ tyły są też bardzo, bardzo wzorzyste. To jest idealne uzupełnienie, jeżeli macie problem z tworzeniem kompozycji na kartce. To może być Waszym głównym bohaterem, a za tym można umieścić te wycięte bukieciki kwiatów. I wtedy kompozycja bardzo łatwo się nam tworzy. Kolejnym elementem są Ephemera Flowers and Leaves. To jest taka nowość. Już w poprzednich nowościach się właśnie pojawiła i są świetne. P13 jeszcze bardziej doprecyzowało takie wycinanie tych elementów. Także te brzegi białe są już o wiele węższe. Więc jeżeli nie lubisz wycinać, bądź masz problem z wycinaniem, lub tak jak ja, nie masz po prostu czasem czasu, no to właśnie można wtedy sięgnąć po te kwiaty. Więc Ephemer chyba najbardziej uniwersalną paczką właśnie byłyby te Ephemery Flowers and Leaves, ponieważ możecie już je wykorzystać do każdego projektu. A tym bardziej można tworzyć, słuchajcie, projekty i dla kobiety, i dla mężczyzn z tej kolekcji, ponieważ te kolory są bardzo takie stonowane, uniwersalne, moim zdaniem. Kolejnymi efemerami są Frames and Words. Tutaj mamy taką fajną rameczkę. Te wszystkie rameczki są super wycięte, więc nie musicie się zastanawiać, czy prosto, równo wytniecie, bo to wszystko już jest za Was zrobione. Więc takie rameczki znajdziecie w tym opakowaniu. Jest 13 elementów. A w opakowaniu z kwiatami i liśćmi też dostaniecie 13 elementów. Napisy są po angielsku. Ostatnim z takiej dużej paczki też jest 13 elementów i mamy Bits and Pieces. Czyli takie drobniutkie, malutkie już elementy przedstawiające coś konkretnego, tak jak na przykład aparat. Tutaj mamy kawkę, trampeczki, oldschoolowy samochodzik, Instax w bukiecie, plecak, waliza, samolot, globus, samolot, kolejna walizka i skuterek. Tak się przedstawiają duże dodatki, efemery do tej kolekcji. I jeżeli z tej całej czwórki miałabym na przykład wybrać jedno, chociaż to i tak będzie trudne, to wybrałabym chyba te Flowers and Leaves, ponieważ to byłoby najbardziej uniwersalne. Ale jeżeli miałabym umieścić w kolejności, to wybrałabym te rameczki, ponieważ no, nie ma ich w bloczkach. Następnie to byłyby te kwiatki, girlandy i te, dlatego że ja lubię wycinać, więc mogę ze spokojem z 0,7 lub okładkowych sobie powycinać. Innymi dodatkami również są papierowe, ale w mniejszych kopertkach. No i to są wszelkiego rodzaju różne dekoracyjne tagi. Mamy 4 opakowania dekoracyjnych tagów, ale w tych małych kopertkach również się znajdują efemery. I to są efemery tickets. I to są moje ulubione. Mamy takie bileciki. Ja najczęściej później te ephemery tickets mieszam z różnymi kolekcjami. Można je zawsze wetknąć. To są takie elementy, gdzie mamy coś uniwersalnego, czyli tutaj mamy kwiaty. W tych ephemerych tickets zawsze się znajdą jakieś napisy, czyli mamy już dodatek z napisami, no i grafiki. Więc dodają takiego charakteru pracą, więc jakbym miała polecić, to dziewczyny ephemera tickets. Dobrze, tutaj mamy dekoracyjne tagi. 6 elementów takich tagów i one są
poziome i mają od siebie jakby taki fajny kształt. No i tych grafik za bardzo, tych kompozycji nie ma w kolekcji, nie ma w bloczkach, nie ma w innych elementach. Zawsze czymś się wyróżniają te dekoracyjne tagi. Kompozycją grafik bądź dodatkiem różnych napisów. I tak się przedstawiają grafiki, które są w tych pionowych tagach dekoracyjnych. Następnie mamy tagi dekoracyjne, takie, nie wiem jakby to nazwać, taka wstążka. No i tutaj mamy napisy, okularki, coś uniwersalnego, kolejne napisy, samolocik, napisy, skuter, dziewczyna i taki duży fajny. No ja zawsze lubię wytknąć tak za kompozycją kwietną takie elementy. No zawsze dodają wtedy tej grubości projektom. No i kółeczka. No kółeczka są o tyle fajne, że to jest taki element dyndający. No, ja lubię dodawać na przykład do albumów, czy też czasami do kartek. Założyć sznureczek przez tą dziureczkę i wykorzystać te kółeczka. No i mamy 9 sztuk tych kółeczek w jednym takim opakowaniu. I ostatnim elementem papierowym tej kolekcji są koperty. W jednym opakowaniu jest 5 takich kopert. One są już ładnie zbigowane. Wystarczy je po prostu według bigów tutaj ładnie sobie nagiąć. Oczywiście najlepiej użyć kości do bigowania. Tutaj użyć sobie jakiegoś wstążeczki, rzepka bądź magnesu i mamy bardzo fajną kopertkę gotową. To jest super na pomysł, jeżeli chcemy zaprezentować komuś jakąś kasę czy coś w tym rodzaju. Następnie sięgnęłam po naklejki. No, jeden z moich ulubionych dodatków. Zacznijmy od chipboardowych. Naklejki chipboardowe mają 1,5 mm, tak na moje oko 1,5, prawie 2 mm. Są bardzo grube, klej jest bardzo fajny. No i tutaj mamy jakby te naklejki ponumerowane 01, 02, 03. Moim ulubionym jest tam, gdzie są tutaj te rameczki, aczkolwiek bardzo lubię te indeksujące naklejki, ponieważ do travel journali bądź do albumów jako taki element do wyciągania mat bardzo fajny. Ten też jest fajny, bo i ma napisy, i ma kółka, no i słuchajcie, te rameczki. Te rameczki to jest naprawdę strzał w dziesiątkę. Można stworzyć bardzo dużo genialnych, takich kreatywnych projektów dzięki nim. A 01 tutaj macie i rameczki, i napisy, i tutaj takie tagi, więc można powiedzieć, że ta 01 posiada w sobie wszystko, co jest potrzebne, tak samo dwójka, ponieważ tutaj też są rameczki do wykorzystania. Po naklejkach mamy naklejki zwykłe. No i naklejki zwykłe również są 01, 02 i 03. 01 to są same napisy. Napisy oczywiście super pasujące do całej kolekcji i tym bardziej do travel journalingu. Jeżeli prowadzicie swoje travel journale, dajcie mi tutaj znać, czy piszecie, prowadzicie travel journale. Tutaj mamy połączenie tutaj takich prostokątnych, kwadratowych grafik. Napisy mamy, no i takie indeksujące jakby takie naklejeczki. No i tutaj mamy również napisy i ostatni to są kółeczka. No i kółeczka są super, bo mogą być używane jako takie dodatki, po prostu podkleić kosteczką, bądź jako takie do wyciągania mat w albumie. No to jest kolekcja Travel Journal. Jakby sama nazwa kolekcji prosi się, aby po prostu zacząć tworzyć Travel Journal bądź kontynuować. Tutaj mam Art Journal, on jest w formacie zeszytu A5,
A to jest w formacie zwykłego travel journala. No i oczywiście ja tą opcję bardzo lubię. No, są i walizeczki, gramatura bardzo fajna, więc można dużo na tym zdziałać kreatywnie. A tutaj mamy więcej miejsca. No ale jak ozdobić te elementy? To przyszły dziewczyny z taką pomocą. Mamy taki zestaw do art journalingu. No i w tym zestawie mamy 9 takich tabów, wyciętych oczywiście z papieru z tej kolekcji, 6 takich małych kieszonek, 6 dużych kieszonek, które są takimi narożnymi kieszonkami, 6 prostokątnych kieszonek oraz 6 takich dwustronnych kart. Jak to się przedstawia? Te trójkątne na przykład kieszonki, one są już w taki sposób przygotowane, aby można było je ze spokojem wybrać sobie stronę, ze spokojem sobie zgiąć. Raz, dwa, tutaj nakładamy klej, no i mamy ekstra kieszonkę gotową. No i plus możemy sobie dowolnie wybierać, którą stronę papieru potrzebujemy. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak ja korzystam z tego zestawu do journalingu, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu, a ja postaram się tutaj coś Wam zdziałać w tym temacie. Są bazy kreatywne. Mamy w środku zestaw 5 takich bilecików. No i są w dwóch wersjach te bazy. Mamy surową wersję, gdzie same ozdabiacie wszystko i przygotowujecie taki album. I tutaj jest taka dziureczka, żeby można było to wszystko spiąć kółkiem, ale również jest opcja mix and match, którą ja bardzo lubię, ponieważ te kreatywne kształty są już docięte w papierze, czyli jak mamy taki duży ticket, bilet, to już jest docięty idealnie, wystarczy tylko przykleić. To jest forma, jedna z takich form, gdzie można jak najszybciej po prostu stworzyć mini album na prezent i wybrać sobie jeszcze stronę takiej bazy. Więc tutaj mamy w kształcie bileciku, tu mamy w kształcie bileciku, który jeszcze nie został, wiecie, wydarty, czyli sprawdzony. Następnie mamy również bilecik, przypuszczam, tylko w takim kształcie. Następnie mamy tagusia, bardzo fajny taki taguś. No i słuchajcie, możecie też pojedynczo wykorzystywać te elementy. To nie jest powiedziane, że to musi być album, to jest po prostu, są bazy kreatywne. To może być po prostu zakładka do książki, to może być taka dekoracja, to może być przyklejone na okładkę większego projektu. Więc wiecie, no sky is the limit i Wy decydujecie, jak chcecie. To mi przypomina taki bilecik, który mocuje się taką etykietę do walizki, nie? I się podpisuje swoim imieniem, nazwiskiem. No też bardzo fajna opcja, więc tak to się przedstawia. Ja zawsze sobie, no właśnie, dobieram ten mix and match z dociętymi arkuszami. No, w tej bazie się zakochałam. Słuchajcie, to jest taka duża baza. To opakowanie ma 30 cm na 30 cm. No i tutaj widzicie po kolei instrukcję, jak złożyć taką walizkę. No i w tym miejscu chciałam Wam zaproponować nową serię tutaj na YouTubie filmików. I dajcie mi koniecznie znać w komentarzu poniżej tego filmiku bądź w wiadomości prywatnej, co sądzicie o takiej serii edukacyjno-instruktażowej ode mnie. Na moim profilu na Instagramie ostatnio umieściłam tekturki bazy 3D przestrzenne, które mam od P13 i bardzo dużo osób pisało mi w wiadomości prywatnej bądź pod komentarzami, że nie macie tych baz bądź macie, ale leżą, nie wiecie za bardzo jak to złożyć, nie macie pomysłu na wykorzystanie, więc pomyślałam, że przyjdę tutaj z pomocą. No to też będzie dla mnie na plus, ponieważ wreszcie będę miała motywację, żeby wykorzystać te bazy, które mam. No i nagrałam, jak na przykład składa się taki zamek 3D, który ma bardzo wiele kreatywnych zastosowań. Może być pudełkiem na album, tak jak to zrobiła Marta Piekarczyk.
Gdzieś tam inspiracje możecie zobaczyć na profilu B13 lub u Marty Piekarczyk. No a ja tutaj na YouTubie chciałabym po prostu zrobić taką serię, gdzie ja po prostu składam te bazy 3D, aczkolwiek dziewczyny bardzo się starają, żeby to wszystko było dla Was łatwe i zrozumiałe, ale mogę Wam też przygotować takie filmiki, więc dajcie znać, czy macie takie potrzeby. Z tej bazy na pewno możecie się ode mnie spodziewać bardzo dużo kreatywnych opcji wykorzystania. No i ostatnimi elementami dodatkowymi do tej kolekcji Travel Journal są Light Chipboard Embellishments, czyli tekturki grawerowane, cieniowane od B13. Naprawdę dziewczyny zrobiły taką robotę, że te tekturki, one się wyróżniają na tle innych tekturek, na tle innych producentów, ponieważ nie dość, że grafiki, bo ogólnie elementy są super, to jeszcze w dodatku ten grawer. Specjalnie wyciągnęłam wszystkie z folii, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. One są cieniowane. Nie wiem, tutaj na przykładzie tego malucha możecie zobaczyć, czy na przykładzie tutaj tego skutera, że te tekturki nie tylko są grawerowane, to jeszcze są cieniowane, więc tak naprawdę z taką tekturką nic więcej nie trzeba robić. Tutaj mamy kolejne. I tutaj ja chyba nie byłabym w stanie wybrać mojej ulubionej, bo absolutnie wszystkie mi się podobają. Moim marzeniem jest to, żeby coraz więcej podróżować. Lubimy to z całą naszą rodzinką. I mam nadzieję, że wreszcie będę mogła zacząć prowadzić regularnie Travel Journal. I tutaj te kwiaty. No jeżeli miałabym już Wam polecić, to weźcie te kwiaty cieniowane. Są naprawdę rewelacyjne i użyjecie je do wielu, wielu projektów. No i tutaj mamy znaczki. Więc jakbym miała wybrać, mamy 7 tekturek. No powiedziałabym top 3. To bym powiedziała, że to są kwiaty, ponieważ są bardzo uniwersalne, cieniowane i piękne. Później wybrałabym te znaczki, ponieważ są jak te ephemera tickets, że wszędzie je wytkniecie, są malutkie, ale nadadzą charakter projektowi. No i zawsze napisy są fajne, nie? Chyba że wybierzecie naklejki z napisami, to wtedy wybrałabym jeden z tych. Tak się przedstawia kolekcja Travel Journal. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tej nowej kolekcji od P13. Które dodatki najbardziej Wam się podobały? Co chciałbyście zobaczyć pod moimi nożyczkami? I co sądzicie o tej nowej serii instruktażowo-edukacyjnej? Może Ty masz pomysły na moje filmiki na YouTubie? To chętnie poczytam. No i pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i zasubskrybować, bo to bardzo motywuje do nagrywania. Do zobaczenia i życzę twórczego czasu.